Witajcie, mówi do was Nihilest i gramy dalej w Dark Souls 3. Ostatnio w tym miejscu pokonałem biskupów głębin. No i to w sumie jest kolejny boss, którego pokonałem za pierwszym razem, jak wszystkich dotychczas. Ale nie ma co się za bardzo tutaj na laurach spoczywać, ponieważ tak naprawdę trudni bossowie dopiero przed nami. No i teraz tak, słuchajcie, została nam eksploracja jednej części katedry głębin. No i żeby to zrobić, musimy przebiec obok tych tutaj wrogów, których pokonywałem w poprzednim odcinku. Oni się oczywiście, no a w sumie nie musiałem nawet tędy przebiegać, a mogłem jeszcze bokiem bardziej, no ale trudno. Może być tak, że no właśnie, w związku z tym, że ja tu nie mam windy, to może się uda rycerza porobić w ten sposób. Możliwe, że on spadnie, chcąc do mnie dojść, a nie, postanowił jednak w ogóle tutaj nie wchodzić. Tak, tak, idź sobie kolego, ja tutaj sobie windę przywołam i wszyscy będziemy żyć w pokoju. Wiadomo, świat Soulsów jest bardzo pokojowy. O, jednak się zainteresował jeszcze mną chyba. Nie, nie, tak tylko patrzył, czy nie kombinuje nic. Dobra. To jest dobry strażnik. Okej, jedziemy na górę. I tutaj w ogóle, kurczę, może najpierw mógłbym wam pokazać inną rzecz. Nie wiem, dlaczego puściłem tę windę na dół, to był odruch. Nie, no dobra, pójdziemy tutaj najpierw, żeby za bardzo nie przedłużać, i zobaczcie, kogo my tu mamy. Względnie normalnego. I've managed to track down this cathedral's store of treasure. Skarbiec, powiadasz? Aha, wiadomo, wiadomo. Treasure. Always so close. Yet so far. I'm in quite a pickle, indeed. No, wygląda jak Zygwart z Katariny, ten koleś, ale no mówi trochę inaczej. Nawet próbuje Zygwarda, nie wiem w sumie jak to powinno się czytać. Musiałem posłuchać, jak on się przedstawiał. Talizman pojedynkowy tutaj znajduje. To jest przedmiot, który uniemożliwia używanie zdolności specjalnych na danym obszarze. Podobny do talizmanu Łowcy Nieumarłych, tylko no, ma nieco inne jednak działanie. Hold your horses. Ja tam nie widzę żadnego skarbu, stary. No ale dobra, ja wiem, co tu się wydarzy, więc nie będę udawał, że jest inaczej. Bechu jeden, jaki plugawy pocisk. Oj, olbrzyma już nie ma, koleżko, nie ma olbrzyma. Się spóźniłeś trochę, Patches. Bo to właśnie jest Patches, moi drodzy. O, skapnął się. Nie mam wstydu, stary. Ja... Damn. Stary, ja nie mam wstydu. Ponieważ ja to planuję tutaj wchłonąć możliwie jak najwięcej dusz i potęgi wszystkich innych istot. A co dalej z tą potęgą zrobię, to już będzie moja sprawa. I ja tam do ciebie wrócę, stary, w ogóle, żebyś ty sobie nie myślał, że jesteś tam bezpieczny. Okej, i teraz tak, w sumie niechaj ja się zastanowię, ponieważ... no co... Mógłbym w sumie użyć kości wiodącej do domu i to będzie najrozsądniejsza opcja. Wrócę do... Aha, właśnie, bo ognisko ostatniego spoczynku to są biskupi głębin. Czyli muszę do tego ogniska biskupów głębin dobiec i stamtąd przeniosę się do kaplicy czy kapliczki, nie pamiętam dokładnie jak się nazywa to ognisko. W każdym razie chodzi o kaplicę oczyszczenia, powiedzmy, nie zjednoczenia, oczyszczenia. I stamtąd udamy się do windy, której jeszcze nie używałem. W poprzednim odcinku otworzyłem drzwi prowadzące do tej windy. Kaplica oczyszczenia to jest, nie kapliczka, a kaplica.
Katedra Głębin. I musimy ruszyć tym skrótem, który otworzyłem jako ostatni. I tutaj widzicie, jest ta winda, o której mówiłem. Może bym pochodnie sobie zapodał? Nie wiem, czy mogę. Ja z tą pochodnią mnóstwo kombinuję. 69% obciążenia to jest w sumie najlepsza opcja, jaka może być. A, tu się kusznik... Przyjaciel kusznik się znalazł. Dobra, dobra. Gryziesz glebę, kolego. I co? Co my możemy dalej zrobić tutaj? Możemy... Tutaj już nic nie zdziałamy. Moglibyśmy wrócić tylko. To jest w ogóle początek lokacji. Tam jest ten budynek, w którym drabinę skopywałem. Potem musiałem tutaj zaczynać eksplorację katedry głębin i tam na dół się schodziło na ten dach, który widać nad moją głową teraz. I tutaj tym gzymsem można sobie, o zobaczcie, jest no, nawet delikatnie ukryta drabina. Można by ją przeoczyć. O, i tutaj jeszcze kolega kapłan się znalazł. Dosyć nietypowe miejsce sobie wybrałeś. Chociaż, co ty tutaj stałeś w tym kierunku patrząc, tak? No to tam nic ciekawego nie ma. I zobaczcie, wypada z niego pierścień głębin. On bodajże wzmacnia cuda, czy pozwala ich więcej dostroić? Pozwala tak, na dostrojenie większej liczby czarów. Nie tylko cudów, a również czarów. No w ogóle z taką rozkminą się spotkałem, żeby może mniej trochę czytać, ale właśnie tutaj jak czytam te rzeczy, które tu są napisane, to nie wyobrażam sobie, żebym ja to własnymi słowami opowiadał, bo to nie odda klimatu jednak tego. Dlatego chociaż kawałek przeczytam. Katedra jest leżem, w którym legną się największe koszmary i jako taka potrzebuje, by ktoś prowadził narrację jej dziejów. To a propos, no właśnie, ja muszę też narrację prowadzić, aby jej cele były zawsze pamiętane i wypełnione. No to jest oczywiście, jak tutaj twierdzą, groteskowa filozofia, no ale w sumie tak działają religie trochę chyba. Tutaj można sobie dokonać takiego oto zeskoku. Polecam robić to z rolem, żeby nie spaść tutaj za krawędź. I to nie jest też do końca bezpieczne miejsce. Właściwie to jest to miejsce dokładnie, gdzie ja straciłem te 50 tysięcy dusz, o których wspominałem wcześniej. Oczywiście nie w tej serii, a po prostu przy pierwszym podejściu Soulsów. Jeżeli ktoś nie widział poprzedniego odcinka, to zachęcam jak najbardziej. Tam o tym opowiadałem. I to jest właśnie to miejsce. W ogóle pamiętajcie, jeżeli wam się akurat spodoba, na przykład ten film, albo jakiś inny wam się spodobał, to zawsze tam można łapkę w górę zapodać. To się... Jeszcze nie słyszałem, żeby za łapkę w górę ktoś się pogniewał. A raczej jest bardzo miło wtedy. Okej. No ten złodziejaszek mnie trochę poranił, a tam jest kolega z halabardą. Ja bym spróbował zemsty na nim dokonać. Znaczy, to nie jest ten sam, ale jeden z nich mnie zabił. Oj, złodziejaszek, niedobrze, niedobrze. Najpierw złodziejaszkiem trzeba się zająć. No właśnie, tylko złodziejaszki się lubią wycofać. No, to jest niebezpieczna sytuacja, powiem wam. Chyba muszę trochę, niestety, się wycofać w tym kierunku. To nie jest do końca wycofanie. No właśnie, bo... Oni we dwóch po prostu są, kurde, mega trudni do ogarnięcia. Dobra, bo on jest na jednego hita, ale naprawdę trudno go trafić w momencie, kiedy ten tutaj macha tą halabardą. No dobrze, i może spróbujemy tej zemsty, o której mówiłem, co? Oj, za wcześnie, chciałem ripostę zrobić. Dobra, uleczę się. Chcę go ripostą zrobić, bo dawno nie robiłem ripost. Oj, za wcześnie, dobra. Tego się nie da zripostować i proszę bardzo, udało się. Ale ledwo widziałem w ogóle, jaki atak on wykonuje, ale udało się jednak. Dobra. Okej, no kosztowała mnie ta zabawa trochę estusów. Znaczy na początku to w ogóle nie była zabawa, na początku byłem pewien, że zginę zaraz. A później no już zacząłem się troszkę tutaj sobie bawić w wirtuozerię, tak to nazwę dumnie. O, słyszę złodziejaszków gdzieś tutaj, gdzieś czai menda jakaś. O, tu jest. Oj, to jest ten właśnie z flambergiem. On, jak widzicie, nabija krwawienie. Ale jest chyba... Tak, jest powolniejszy niż jego kumple. I on wyleci za krawędź. Spadaj. On nie wyleciał, a już myślałem, że się zatrzyma na tej gałęzi. To by było ciekawe. Dobra, kolejny tam jest. Co ty masz za broń? Ty masz chyba... A ty masz dmuchawkę w ogóle. Ale ci nie pomogła. No to nie było rozsądne do końca, naprawdę. Ech, te złodziejaszki potrafią naprawdę napsuć krwi.
I lecimy dalej. Sir Nihilist kontra sklepienie katedry głębin, bo zobaczcie, tak naprawdę tutaj mamy właśnie to miejsce. To jest sama góra, tam jest ołtarz, przy którym stał ten jeden rycerz, jeden spał. Tu na dole był olbrzym w ogóle. A tam, na tamtym balkonie zaczynałem eksplorację, także no, to fajnie, że można sobie tak właśnie w Soulsach często zerknąć na te miejsca, gdzie się było, albo gdzie się będzie. Te mapy z jednej strony wydają się duże, ale tak naprawdę one ogromne nie są. Tutaj jakby problematyczność odnajdywania się w terenie nie polega na tym, że ten teren jest jakiś nie wiadomo jak rozległy, a bardziej na tym, że po prostu nie mamy mapy, więc trzeba zapamiętywać punkty charakterystyczne. Arbalest to jest jakiś tam rodzaj kuszy, nic specjalnego, ale no kusza ma tę zaletę, że tam generalnie chyba wymaga i skaluje się głównie z siłą, więc to jest taka dobra rzecz do podprowadzania dla wojowników. Tak naprawdę ja zamiast łuku mógłbym równie dobrze korzystać z kuszy, może ona jest lżejsza, może nawet obadam tą. Kurczę, nie korzystałem z kuszy i to jest pomysł. No to jednak ten arbalest może nie będzie taką złą znajdźką, zaraz obadam jak wygląda sprawa kuszy i sprawdzimy jak... O, blady język. I ten język już raz taki znaleźliśmy, nie ten, a taki. I mówiłem wtedy, że za jakiś czas będziemy mogli o tych językach pogadać i faktycznie zbliżamy się do tego momentu. Ale obadajmy, tak jak mówiłem, kuszę jeszcze, bo jeżeli ona okaże się lżejsza na przykład, że mógłbym zamiast pochodni z niej korzystać, ona... Gdzie tu jest waga? Waga 6, a łuk waży 4. Aha, dobra, to nie było w ogóle tematu w takiej sytuacji. Okej, krótki łuk jest znacznie lżejszy od kuszy. No w sumie brzmi to rozsądnie. No, łuk składa się tylko z drewna i cięciwy, a kusza no jeszcze ma elementy metalowe. Także wydaje się to faktycznie sensowne. No i tutaj właśnie, mając te 50 tysięcy dusz swego czasu, spadłem i dobiegając tutaj zginąłem ponownie. O, widzicie, ten złodziejaszek też spadł. No i mu się umarło, duszę dostałem za niego oczywiście. I tak naprawdę to spadanie wrogów tutaj jest możliwie najlepszą taktyką, jaką można tutaj zastosować. Ten złodziejaszek chyba... A nie, też... A, jednak dałeś radę. Szacunek dla ciebie, złodziejaszku. Sądziłem, że polegniesz. Złodziejaszek może dobiec, to tam nie jest jakiś wielki problem, gorzej jak ten pan na przykład. No bo dobra, można z nim tu walczyć tutaj na tym, nie wiem jak to nazwać, na tej powierzchni. Ale to nie jest rozsądne, bo on może tak machnąć tym mieczem swoim, że spadniemy na dół. On tak przez chwilę sprawiał wrażenie, jakby się mną nie zainteresował za bardzo, ale jednak... Już spadł, zobaczcie. No wystarczyło, że tutaj ledwo wbiegłem. O, właśnie duszę otrzymałem. No szkoda, to jest o tyle słaba technika tutaj, że poświęcony klejnot, za chwilę o nim opowiem. To jest o tyle jakby kiepska technika, że jeżeli coś z nich dropnie fajnego, no to już raczej tego nie zdobędziemy. No chyba, żeby się chciało komuś iść na dół sprawdzać. No ale... No walka tutaj na tych elementach z nimi to jest naprawdę nieroztropny pomysł. Poświęcony klejnot w każdym razie zaklina broń pod właśnie moc świętą. Zadaje ten przedmiot, jeżeli go zaklniemy, obrażenia od tej mocy światła. I to powoduje też, że broń skaluje się z wiarą. A zatem jest to dobra opcja dla wszelkiego rodzaju takich postaci, które bardziej inwestują właśnie w wiarę jakiegoś kapłana czy ewentualnie paladyna. Chociaż no paladyn, no tak, można mieć ciężki pancerz i wiarę na przykład, czyli wigor i wiarę. I wtedy zadawać te obrażenia od mocy świętej. Nie wiem, czy moc mroku się skaluje również z wiarą, jeżeli zaklniemy broń pod broń głębin. W sumie mam topór głębin przy sobie, mógłbym to sprawdzić. Spadłeś już czy nie? A nie, ty się wzmocniłeś. No i ten koleś jest o tyle problematyczny, że on ma w ogóle ten właśnie arbalest, czy jakąś inną kuszę, chyba to jest arbalest nawet. No i on dopiero zaczyna biec za nami w momencie, kiedy tam już do niego bliżej podejdziemy. Co więcej, jakoś tak zauważyłem, nie wiem z czego to wynika, czy może jakiś przez to, że on ma inną broń, to trochę inaczej się zachowuje, mniej szarżuje na przykład. Ale trudniej jest go zgubić na tych przęsłach tutaj. Nie wiem, czy nazwać przęsłami, sklepieniem. Sklepienie to wydaje mi się, że jest nade mną. To jest sklepienie, że sufit to sklepienie jest chyba, a to nie wiem jak to... O, i zobaczcie, odzyskałem Estusa swoją drogą. Podziękowania dla Erwina, bo odnalazł informację, o którą pytałem w pewnym momencie.
Czyli jak to się dzieje właśnie, że odzyskujemy w pewnym momencie Estusa, bo dobra, wiadomo, że przy ognisku odzyskujemy, wiadomo, że jak pokonamy Mrocznego Ducha, to też odzyskujemy, czyli jakiegoś Invadera, ale dlaczego odzyskujemy czasami pokonując wrogów? Ja myślałem, że to może być na przykład tak, że po prostu dany konkretny wróg tego Estusa zwraca, ale to nie jest tak. Podobno to działa w ten sposób po prostu, że jest jakaś tam randomowa szansa na to, że coś nam z wroga po prostu, że nie coś, a ten Estus z wroga nam wyleci. Czyli chyba, nawet nie wiem czy każdy, ale pewnie wielu wrogów ma taką możliwość, ale w przypadku wielu pewnie też jest ona mała, a im silniejszy wróg, tym pewnie też większa na to szansa. Tu mamy przeciwnika, którego widzieliśmy przy okazji Olbrzyma. I on różni się tym, że on ma tę właśnie taką jakąś laskę czy kostur. I używa właśnie jakichś czarów. Wyglądają one na cuda trochę, więc podejrzewam, że zadają obrażenia od mocy świętej. No i tu jest kolega Patches, który już postanowił ściągnąć z siebie zbroję rycerza cebuli. No i zobaczymy, co będzie miał teraz mądrego do powiedzenia. No bezczelny jesteś, stary. Jak się nie znamy, przed chwilą się widzieliśmy. No stary, przecież ty doskonale wiesz, kim ja jestem. O, teraz do ciebie wraca, to widzę, że masz słabą tę pamięć, Patches. A to jest wina zbroi, powiadasz. No tu mu racji nie można odmówić. Padanie na twarz. To jest gest, który otrzymujemy w tym momencie. O, no przeprosiny będą stosowne. Zardzewiała moneta. No okej. Plenty of good stuff. To brzmi dobrze. Okej, kup przedmiot. Co ty tu masz? No i zobaczcie, on ma tę zbroję. Powiedział, że się jej wyzbył, ale wcale się jej nie wyzbył. On ma cały set rycerza Katariny. Stary, ja kupię od ciebie cały ten secik. To jest po prostu zbroja, która wygląda jak cebula, w związku z tym inni się śmieją z tych rycerzy, że wyglądają jak cebula właśnie. To strasznie ponoć irytuje właśnie rycerzy Katariny. My znamy jak na razie jednego Zigwarda. I... podobno, to w ogóle nie jest tak, że wiecie, że Zigward jest jakiś otyły, że Zigward jest body positive. Nie, nie, to nie chodzi o to, to chodzi o to, że ta zbroja ma taki kształt po prostu opływowy, bo rycerze z Katariny twierdzą, że to zapewnia im niezwykłą ochronę, obronę przed ciosami. Ło, trzech naraz się udało ściągnąć, dobry hit. Więc nie oceniajcie Zigwarda po wyglądzie zbroi. Ja tutaj zabiłem tych kolesi, bo ta zbroja trochę kosztuje. Ja nie wiem, czy w ogóle dam radę cały ten secik od razu wykupić. Tam swoją drogą też jest jeszcze jeden taki potwór i są drzwi. Ale sprawdźmy, jak wygląda kwestia zakupu tej zbroi. Po prostu będę kupował. Nie wiem w ogóle, czy też trzeba... O, już nie mogę na pierśnika kupić. Ani nogawic. Dobra. No sprawdzę, czy mam jakieś... Dziękuję z całego serca, stary. Ukradłeś komuś zbroję. W ogóle właśnie pytanie, stary, gdzie jest biedny Zigwart, powiedz mi? Gdzie się podział Zigwart z Katariny? To mnie nurtuje, a nie... Aha, ja chciałem użyć trzech, a użyłem... Nie wiem, czy tam były trzy faktycznie? No tak, były trzy. To nie wiem, dlaczego tak od razu mi użyło. Dobra, aha, bo zrobiłem tutaj użyj, zamiast użyj wybrane. Ile to mi daje tych dusz? No już mam 6000 ponad. To może jeszcze bym użył tych.
No i co, chyba tarczy jeszcze nie dam rady kupić. Nie wiem, czy trzeba, bo w ogóle wykupuję tę zbroję dlatego, ona jest dosyć dobra faktycznie, ale bardzo ciężka, a wykupuję ją dlatego, że to się wiąże z questem, no bo pójdziemy Zygwarda odnaleźć i pomożemy mu. Trzeba mu oddać tę zbroję. Tak, tak, ja też ci, Patches, dziękuję. Zastanawiałem się, czy go nie zabić w ogóle, ale to nawet nie dlatego, że ja się gniewam na niego jakoś specjalnie, tylko po prostu, no w sumie wiecie, wykonuję quest dla Joela z Londoru, który mnie nazywa opoką pustych swoim władcą. No jeżeli mam być opoką pustych, to tak naprawdę, no powinienem być raczej takim złowieszczym tutaj, nie bohaterem właśnie, a nawet antybohaterem. No z tym w ogóle nie można pogadać, on nas nie atakuje, można go oznaczyć. I tak naprawdę, no warto go zabić. O, nie zginąłeś od tego hita jednego? Twardy jesteś. Bo z niego wypada czerwony statytowy rysik, który pozwala zostawiać nam znak przyzwania, ale ten znak powoduje, że jakby inny gracz może nas przyzwać do swojego świata jako wroga. Więc jeżeli macie ochotę powalczyć z innymi, to można sobie użyć takiego właśnie czerwonego rysika. Swoją drogą mamy jeszcze do zdobycia też czerwoną kulę oka, która pozwala atakować inne światy, a nie zostawiać znak do przyzwania. Ale to musimy jeszcze udać się z powrotem do wysokiej ściany Lothric, żeby to zrobić. Tu jest ognisko, jak widzicie, i to miejsce nazywa się Sypialnia Rosarii. Jakbyśmy usiedli przy tym ognisku, to byśmy to zobaczyli. Faktycznie są jakieś kołyski w ogóle tutaj. Ja nie wiem, czy w tych kołyskach się wylęgały te istoty, które tam widzieliśmy. Trzeba by je policzyć w sumie i sprawdzić, ile jest kołysek. Może tak to by było. I tutaj mamy cierniowy hełm, zbroję i rękawice oraz nogawice. I to jest secik Kirka Długiego Palca. No i Kirk właśnie był kimś krwiożerczym, a jednocześnie warto wziąć pod uwagę, że ta zbroja, w momencie kiedy wykonujemy przewroty, ona zadaje obrażenia wrogowi, tak? Wygląda ona w ten sposób. No jest dosyć, powiem, na pewno charakterystyczna. Czy jest fajna? Trochę podobna do zbroi Upiorów Mroku, wydaje mi się. No ale w ogóle, skoro to jest sypialnia Rosarii, to niedługo trzeba by też z Rosarią pogadać. Po hełmie Kirka można poznać. No jest to, wygląda trochę jak z horroru, naprawdę. Nie pamiętam, był jakiś taki horror, gdzie ktoś miał taką jakąś dziwną maskę na głowie, czy klatkę. No wygląda ciekawie, ja oczywiście teraz robię fetrole. No i nie ma raczej na ten moment opcji, żebym korzystał z tego miecza i tej zbroi. Nie wchodzi to w grę. Nie, ale zobaczcie, co my tutaj mamy. Można tutaj się zacząć rozmowę, ale trzeba stanąć tak trochę. O, właśnie, zmienię akcję w ogóle. Dotknij plamy krwi, rozmawiaj, o. I można poprosić o przystąpienie do przymierza. Dosyć ukryta miejscówka to jest w ogóle. No trzeba tam zeskoczyć z tego sklepienia faktycznie. Można, zobaczcie, to jest ważne miejsce w ogóle bardzo, bo tutaj nie tylko można pogłębiać oddanie przymierzu palce Rosarii, które polega na tym, że przynosimy właśnie blade języki, czyli języki wrogów do naszej niemej bogini, bo ona właśnie jest niema, nie odzywa się w ogóle do nas. Można również przydzielić ponownie cechy, czyli jeżeli uznacie na jakimś etapie gry, że nie chcecie grać jednak takim buildem, jaki wybraliście, to możecie tutaj przyjść i za cenę jednego bladego języka właśnie przydzielić ponownie wszystkie dokładnie cechy, po prostu jakby levele wam wracają i rozdajecie je na nowo. I co więcej, można też zmienić wygląd postaci, jeżeli też mielibyście taką ochotę, to jak najbardziej można. Nie wiem, czy to kosztuje blady język. Ja nic z tego nie będę robił, ponieważ wykonywanie questa dla Rosarii wiąże się z tym, że tracimy możliwość wykonywania jednego innego questline'u, przynajmniej jednego. O jednym mi wiadomo na pewno. A zatem, moi drodzy, teraz cóż, pójdziemy do Kaplicy Oczyszczenia. Muszę pamiętać, żeby te zbroje zmienić, bo zaraz... zaraz jakaś walka się pojawi i się okaże, że nie będzie kolorowo. Cofamy się do Kaplicy Oczyszczenia, żeby odnaleźć Zygwarda. Do miejsca, w którym go znajdziemy, jest, jeżeli nie wiecie, to może być dla was niespodzianką. I nie dość, że znalezienie tego Patchesa, tak, bo raz go znajdujemy dosyć łatwo, idąc po prostu od tych otwartych drzwi, ale za drugim razem trzeba już tam do niego zeskoczyć właśnie z góry, z samej góry Katedry Głębin. Można tego nie zauważyć. Co więcej, trzeba ogarnąć, że tutaj, w tym miejscu, jak wyjdziemy, jest taka szansa, że szlajając się po okolicy możecie podejść tutaj w te rejony i wtedy usłyszymy wołanie. No siema, siema, Zygwart.
Tak, tu Sir Nihilest. Sir Nihilest, Zigwardzie. Tak, to ja. No, stary, ze 3 odcinki co najmniej. Wiem, poznaję cię, Ziggy. To był Patches. To był... Tak, Patches ci ją ukradł, stary, a ja jestem na tyle po prostu dobrym ziomeczkiem, że odkupiłem tę zbroję i mogę ci ją oddać. Proszę. Wdzięczność Zigwarda jest naprawdę piękna. W Trymiga. No też mam nadzieję, że się spotkamy. Tylko zastanawiam się, Zigward, w jaki sposób... O, radujmy się, to jest fajny gest. No właśnie, to mnie Zigwart tylko zastanawia, jak zbroja, tak ciężka zbroja ma pomóc ci wyjść z tej studni? To jest, no, takie zasadnicze moje pytanie, bo to, że ktoś ci ukradł zbroję i wepchnął do studni, to jeszcze jestem w stanie jakoś pojąć. Ale no, kolego, tego, że ci zbroja pomoże tak stamtąd wyjść, nie bardzo. Okej, ale teraz tak, co ja bym chciał ubrać? No to tak naprawdę niebawem będzie trzeba się udać do twierdzy Farona. A w twierdzy Farona, jak już pokazywałem, oczywiście wszystko właściwie zatruwa. W związku z tym najrozsądniejszym wyborem na tę lokację jest właśnie ten strój z Mirry. Ja wiem, że go już długo noszę. On też tak naprawdę w ogóle chyba ma trochę kobiecy krój, bo to tak naprawdę jest chyba strój Lucatiel z Mirry. Ona była w drugiej części Soulsów. Można też zdobyć jej nakrycie głowy przy wymianie z ptakiem nad kapliczką Zjednoczenia. Do której w sumie teraz musiałbym się udać. Postanowiłem jednak faktycznie przenieść się do kapliczki Zjednoczenia, ponieważ tak, uznałem, że po pierwsze chcę zdobyć tę maskę Lucatiel z Mirry, żeby ją wam pokazać. Chcę wam pokazać, jak wygląda kwestia wejścia w ogóle do tej zamkniętej wieży, która tutaj jest w kaplicy Zjednoczenia. Dzięki temu właśnie też wejdziemy tam w to miejsce, gdzie można z ptakiem wymieniać przedmioty. Co więcej, jeszcze w tym odcinku pójdziemy faktycznie do najgłębszego lochu na ścianie wysokiej Lothric i tam pokonamy Upiora Mroku po to, żeby zdobyć czerwoną kulę oka. No i to powoduje... Znaczy tak, generalnie, żeby to wszystko móc zrobić, to muszę przede wszystkim zdobyć duszę, bo 20 tysięcy kosztuje sam klucz do wieży. No ale to jakby już zrobię w ten sposób, że wykorzystam sobie duszę biskupów głębin, ponieważ ona w żaden sposób nie jest mi potrzebna do wykonywania transpozycji, bo tam są same przedmioty chyba dla maga, dla kapłana, coś takiego, także w ogóle nie będę się tym przejmował. A ta dusza daje dokładnie 20 tysięcy dusz, jak widzicie, więc to jest idealny wybór. Ja za to kupię sobie właśnie klucz do wieży, to się chyba nawet nazywa po prostu. Tak jest, klucz do wieży. No zobaczcie, to jest w ogóle dzwonnica właściwie, a nie wieża. To grób dawnych strażniczek ognia. Gdy któraś z nich wykona swe zadanie, prowadzone jest ku prawdziwej ciemności, w której zapada w zasłużony sen. Coś dowiadujemy się o strażniczkach ognia. No o tym jeszcze, no, za bardzo nie mieliśmy się okazji nic dowiedzieć w Dark Souls 3. Okej, a co do tego jeszcze, że postanowiłem w ogóle jednak tak tę eksplorację poprowadzić, to po prostu wiecie, no, chciałbym twierdzę Farona tak jednym cięgiem zrobić, może nawet dłuższy odcinek trochę, albo naprawdę chociaż taką większą część. Chodzi o to, że tam generalnie jak już wejdę, no to nie ma tam co wchodzić na kilka minut, a ten odcinek już trochę trwa, więc dokończymy sobie takie niepozałatwiane sprawy. No i też ciekawe rzeczy w sumie będą się działy, więc myślę, że będzie spoko. Tutaj musimy poczekać, aż się lokacja załaduje. Można zerknąć sobie tutaj. Bo w tym miejscu jeden bohater niezależny się pojawia w pewnym momencie. A co tam słychać u drzewa? Nasiono drzewa olbrzymów. Proszę, proszę. Co robi ten przedmiot w ogóle, bo nawet tak nie kojarzę za bardzo. Wrogowie reagują na najeźdźców. Aha, czyli jak ktoś nas zaatakuje, to możemy tego użyć, żeby też moby jakby atakowały naszych wrogów. Ciekawy przedmiot, muszę przyznać.
bo taki niespodziewający się niczego najeźdźca może się zdziwić. No i tak, ja tutaj używałem tego skrótu z drzewem, na pewno pamiętacie, to było bodajże w drugim odcinku, ponieważ tutaj nie mogłem wejść, ale teraz mam klucz, więc sobie na spokojnie wchodzę. Miałem zawiechę trochę, bo nie mogłem użyć trójkąta, żeby chwycić miecz w dwie ręce. Czy raczej właśnie miałem w dwóch rękach, a chciałem tarczę wyciągnąć. I to się okazało do tego, że ten komunikat o otwarciu drzwi po prostu wyskakiwał, dlatego tak było. No i zobaczcie, tutaj jest zejście do tego właśnie ptaka, o którym była mowa. Abyśmy mogli zdobyć maskę Lucatiel z Mirry. Słyszę jaszczurkę, aha, bo tam faktycznie na dole jest jaszczurka. Zapomniałem o niej, mogłem już ją tak naprawdę ubić w drugim odcinku. Nie za bardzo wiem, na czym polega sytuacja z tym ptakiem, bo tak, w każdych Soulsach się pojawia to gniazdo, w każdych Soulsach tak naprawdę ten ptak mówi to samo, chyba nawet tym samym głosem, ale go nie widać. Ja się zastanawiam, czy to jest niewidzialny ptak, czy o co naprawdę, co Miyazaki miał na myśli, to jest moje ogromne pytanie. I teraz tak, moi drodzy, żeby zdobyć maskę Lucatiel z Mirry, musimy kajdany z kręgosłupa wyrzucić tutaj. Jeżeli ktoś by się zastanawiał, skąd można kajdany z kręgosłupa wziąć, no to wystarczy pokonać rycerza świątynnego Hodrika. I to można zrobić w Osadzie Nieumarłych. Pokazywałem to, a zatem jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam do tamtego odcinka. Nie pamiętam szczerze mówiąc, który to był. Wyrzuć wybrane. No i dlaczego nie mogę tego wyrzucić? Coś tu nie gra chyba. Wyrzuć. Tak. Coś było nie w porządku. No i zobaczcie, wyrzucamy taki przedmiot. Tak, musi sobie podgaworzyć troszkę. O, w ogóle dostałem gest. Nawet nie pamiętałem, że ten gest się tutaj dostaje. I to jest ciekawy gest, ponieważ to jest chyba jedyny, jeżeli dobrze kojarzę, to jedyny gest. Oj, się rozsiadł się ser nihilest. No tak, wiecie co, miałem ochotę sobie troszkę posiedzieć po prostu, bo ile można tak biegać i gadać. Nie no, po prostu oczywiście włączyłem nie ten gest, co chciałem. Zawołanie jest chyba jedynym gestem, który powoduje, że wydajemy z siebie jakiś odgłos. Zobaczcie. Dobra, dobra, ptachu, ale ty już daj sobie spokój, nie pamparampuj mi tutaj. Bo ja chcę pokrzyczeć sobie. Chcę pokrzyczeć na cmentarz popiołu. Dobra, i teraz patrzcie, tutaj wypada właśnie maska Lucatiel. I nie dość, że ja sobie ją przywdzieję, to żeby była do seciku pełnego. No niestety oczywiście jestem teraz zbyt obciążony, a zatem zrezygnuję z tego pierścienia i teraz jest w porządku. Ale badajmy sobie również opis tego przedmiotu. Połączona z ceremonialnym nakryciem głowy maska. Niegdyś zakładała ją do walki pewna pusta, lecz w obawie, że postrada rozum, błagała kamratów, by pamiętali jej imię. Zapewne dlatego właśnie męską maskę nazywano kobiecym imieniem. Czyli to nie jest jednak tak, jak myślałem, że ten strój jest jakiś tam kobiecy, tylko ale coś faktycznie z tą kobiecością tutaj było, tak? Że męska maska ze względu na tą Lucatiel, aby nie zapomnieć o niej, tak? Jest nazywana kobiecym imieniem. Dobrze. Zbroja Mirry i maska Lucatiel to jest właśnie pełen zestaw. Tutaj był mistrz, który mnie jako pierwszy w ogóle w tej serii zabił. Ja zeskoczę do jaszczurki. Ona chyba migoczący tytanit mi da. To jest fajny przedmiot. Uho, na hita zeszła. Tak, migoczący tytanit. No warto wziąć to pod uwagę, że jeżeli byście chcieli z różnych broni korzystać przy jednym podejściu do Soulsów, to jest taka możliwość, ponieważ bronie się ulepsza, różne bronie ulepsza się różnymi materiałami, tak? A zatem zwykłą broń ulepsza się tytanitem, wiadomo, i możemy sobie taką broń po prostu rozwijać jedną główną na początku. Na przykład Claymora, czy tak jak ten wielki miecz wygnańca, to są bronie, które można tym ulepszać. Można migoczącym tytanitem ulepszać bronie takie specjalne, na przykład wielki miecz czarnego rycerza, czyli już mam materiałów, będzie mi spokojnie wystarczyło, żeby zarówno miecz czarnego rycerza sobie ulepszyć, jak i na przykład Claymora, tak? A jeszcze są bronie bossów, które ulepsza się łuskami z tytanitu, więc też na to mi materiałów nie zabraknie. Jeżeli chciałbym korzystać z trzech broni, które ulepsza się odłamkami tytanitu, no to raczej w jednym podejściu
Nie wystarczy nam tych materiałów. Tutaj zastanawiam się, z tego co pamiętam, to zupełnie nic nie ma, ale zawsze się muszę podkusić o to, żeby tu przejść. No przynajmniej widoki można poobczajać, to jest zawsze plus. No to jest ewidentnie zamek Lothric. Inaczej byś nie chce. To musi być zamek Lothric. Tylko, że my na wysoką ścianę przenosimy się przy pomocy ogniska, a nie przy pomocy dojścia tam. I teraz ja pozwolę sobie zostawić tutaj wiadomość, ponieważ zostawiłem jak na razie tylko jedną. I użyjemy sobie może takiego szablonu. Chciałbym, to chyba będzie w pojęciach, tak, na pewno tutaj. Co by pasowało? Nieszczęście może, albo smutek. Rozpacz, rozpacz będzie dobra. I myślę, że gest upadek to jest gest, który ostatnio dostałem od Patchesa. Dla wszystkich tych, którzy tak jak ja za każdym razem muszą tu wejść, niech tu na samym końcu będzie chociaż nagroda w postaci wiadomości. Zawsze chociaż będą mieli znajdźkę ode mnie jakąś, a może też ktoś mi to oceni. No i zostanę uleczony. Tutaj w tej lokacji akurat wrogów nie ma, to już wam zdradzę, zaraz zresztą będziemy na samej górze tej dzwonnicy. Faktycznie dzwon jest przed nami. To jest taka lokacja bardzo, bardzo fabularna. To są, moi drodzy, jak już przeczytaliśmy w opisie, to jest grobowiec strażniczek ognia, które już wypełniły swoją misję, tak? I tu znajdujemy właśnie zwłoki jednej z takich strażniczek, a przy niej jest dusza strażniczki ognia. I to jest przedmiot, który zdecydowanie rekomenduję i sobie, i wam obadać. Znajdujemy go w przedmiotach kluczowych. Dusza strażniczki ognia, o której mówi się, że powróciła z otchłani. Strażniczka pilnuje ogniska i służy jego czempionowi. Ukoiła i przyjęła podobno mroczną pieczęć, która skalała jej duszę. Mimo to jednak jej dusza pewnego dnia zagnieździ się w łonie innej strażniczki ognia. I szczerze mówiąc, powiem wam, że teraz nie do końca pamiętam, czy ja powinienem strażniczce ognia dawać tę duszę, czy nie. Ponieważ nie pamiętam, co się wydarzy. To znaczy, jakby no jedno i drugie można zrobić, to prowadzi pewnie do innych zakończeń gry, tak obstawiam. No ja sobie chyba, zanim to zrobię, to wybadam. Aha, ja byłem na tyle rozsądny, że windę opuściłem, czy... No tak musi być. No to jest już po prostu siła przyzwyczajenia, że zawsze jak wjadę windą, to ją opuszczam, żeby w razie gdybym zginął, żebym mógł szybciej przebiegać potem lokację. No i myślę, że tak, no na pewno, nawet nie myślę, tylko jestem pewien, że w twierdzy Farona umożliwię sobie korzystanie z cięższego ekwipunku, w związku z tym... Sorry, friend. Be more careful. By the gods, curiosity is gonna kill you, kittens. Some places are better left alone, you know. Oh, sorry. Am I a tad too late? Nam można, ja w sumie nawet nie żałuję, ale można by żałować teraz, że się Patchesa oszczędziło, nie? No bo on oczywiście zamknął tutaj drzwi. Nie mogę ich otworzyć z tej strony. Piękno w śmierci, świetnie, świetnie, Patches. No to jest dobry dowcip z jego strony, że otaczają mnie kobiety. No niby... Patches, byłoby spoko... Ziomberlani, gdyby te wszystkie kobiety nie były martwe i w grobowcach, naprawdę, stary, no... Dzięki za taki fan. Oh, no matter. I'll look after things. By stripping every last trinket off your corpse, you're gonna make some lucky customer very happy. No i teraz Patches przestaje być takim przyjemniaczkiem, jakim był cwaniaczkiem uprzejmym w Katedrze Głębin, a teraz jasno mówi, że chce okraść nasze zwłoki. Oh, no matter. Zaopiekujesz się moim dobytkiem, tak? Tak, tak, chciałoby się, ja stary, nie oddam ci ani moich pierścieni, ani zbroi, nie po to zbierałem to tyle czasu, żeby ci to oddawać. Tylko teraz, no cóż, problem w ogóle przede mną stoi taki, że muszę tam, gdzie się świeci ten przedmiot, wskoczyć i istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że ta historia skończy się tak samo jak tego kolegi, czyli że po prostu zginę. Nie wydaje mi się, żeby tu powinno, żeby tutaj się robiło rola. Tu chyba trzeba po prostu skoczyć. Udało mi się. Nie udało się. Przeżyłem?
przeżyłem dzięki pierścieniowi łzo kamienia. No niesamowity jest ten pierścień jednak, a ja tak zawsze go lekceważyłem, no. Pierścień Estusa i to jest bardzo fajny pierścień. On powoduje, że po prostu butelki Estusa zwiększają nam jeszcze bardziej, się zwiększa liczba odnawianych punktów życia. Kto ma ochotę, niechaj sobie poczyta. A ja lecę dalej. No trochę szkoda, że nie udało mi się tam zaskoczyć, ponieważ tam bodajże są ciuchy strażniczki ognia. Ale powiem wam, że pobawię się w to w momencie, kiedy zdobędę pierścień kota, czy coś takiego. Pokażę wam to jak najbardziej w innym odcinku, ale też nie chciałbym tutaj już za bardzo zamulać. Jaszczurka pokonana, hełm Lucatiel z Mirry zdobyty. Zdobyłem również duszę strażniczki ognia. No i myślę, że nadchodzi powoli czas, żeby zakończyć ten odcinek. Ale najpierw jeszcze dajmy strażniczce ognia duszę. Czemu nie? Była tam sugestia, że można że ta dusza zalęgnie się w łonie kiedyś innej strażniczki ognia. No to może porozmawiajmy z nią najpierw. No dobrze, tu przewijam, bo ona już to mówiła. No dobra, dajmy jej duszę strażniczki i zobaczymy, cóż ona, jak zareaguje na to. Ashen One, this is much like what lies within me. Then let it find its own place. Within my bosom. She will understand. We are both fire keepers after all. I teraz można u strażniczki ognia zaleczyć sobie mroczną pieczęć. May the flames guide thy way. Tamta strażniczka to kiedyś zrobiła. To było napisane w opisie. Zaleczenie mrocznej pieczęci cofa nam efekt pustego i usuwa faktycznie mroczną pieczęć z naszego ekwipunku. No ale to jednocześnie blokuje nam questa Joela. Więc jeżeli chcielibyście ten quest wykonywać, to nie zaleczajcie mrocznej pieczęci. I ja też na ten moment tego robić nie będę, ponieważ po prostu jeszcze nie podjąłem do końca decyzji, jakie zakończenie postanowię wybrać. Ale no może wy też macie jakieś sugestie, albo w sumie myślę, że pod koniec będziemy raczej decydować o takich rzeczach, bo teraz nie ma to większego sensu, szczególnie jeżeli ktoś z was zakończenia nie zna. Ciekawe, jeszcze taki pióro jakieś ma na górze, ta czapka, tak teraz sobie patrzę. Dobra, dzięki, że byliście ze mną. Do zobaczenia w kolejnym odcinku już niebawem na moim kanale. Na razie, mówił do was Nihilest. Co, myśleliście, że zapomniałem o upiorze mroku? Nic z tych rzeczy, idziemy upiora mroku pokonać. Ja tak serio to zapomniałem o upiorze mroku, oczywiście. Ale na szczęście, jak już obrabiałem ten materiał, to mi się przypomniało. No i stwierdziłem, że jak już obiecałem wam, no to przecież nie mogę zawieść waszego zaufania i być niesłownym, dlatego upiora mroku pokonamy. I co my tu mamy? Nóż do rzucania, gra gitarka, noże do rzucania zawsze w cenie. I trzeba zejść sobie tędy drabiną na dół. To było ognisko w ogóle, przy którym startowałem. Ognisko nazywa się Wieża na ścianie. Ło, pierwszy raz udało mi się ten atak zripostować. Zawsze ripostowałem ten, który jest on jakby od swojej lewej strony wyprowadza w prawo. Czysty klejnot. A tym razem... Oj, czyżbym pomylił ogniska? Nie pomyliłem. Tutaj jest to przejście, tak. Tam się szło uratować Greyrata. No i później od Leonharta w Kapliczce Zjednoczenia dostałem klucz właśnie do tego, do komnaty z windą, która wiedzie do najgłębszego lochu na wysokiej ścianie Lothric. No i tutaj ma na nas czekać właśnie wspomniany upiór mroku. Najpierw sobie obczajmy go przez lornetkę. On stoi tyłem do mnie. To nie jest łatwy przeciwnik. Oj, puściłem windę przypadkowo do góry. No dobra, ale chyba jakoś go porobimy. Może by się udało go w ogóle podejść? Nie sądzę. Sądzę, że on będzie czujny. No ja w sumie też już mam level nie najniższy, więc może on teraz nie będzie taki trudny wcale, ten upiór mroku.
To jest wróg, który pojawiał się już... Udało się, proszę bardzo. To jest wróg, który pojawiał się już w pierwszej części Soulsów. Stój! To, czego on używa, to jest Dark Hand. Uchło, myślałem, że backstab będzie, jednak nie było. On coś dziwnego w ogóle zaczął robić ten upiór. Miałem nadzieję, że wypadnie z ciebie twój hełm, chociaż... No właśnie, on ma mroczny miecz, teraz o, wpadł pod tekstury ten miecz, więc go nie widać. Ale to jest bardzo fajny miecz z tych takich, o, teraz go widać. Z prostych mieczy to się nazywa, ta kategoria prosty miecz, dobry miecz. On by w ogóle był tak dobry, że musieli go znerfić. Czerwona kula oka z niego wypada i to jest właśnie przedmiot do atakowania innych światów. No i teraz już na poważnie się z wami żegnam. Dzięki, że byliście ze mną i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.